MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Na początku na pewno najistotniejsze jest poznać ludzi. Potem ustawić system pracy, zorganizować pracę. Czyli tak naprawdę na początku nie mówimy o okresie, gdzie pracujemy nad budową zespołu, ale kiedy rozpoczęliśmy to przygotowania do pierwszych treningów, mając już skompletowany skład, najistotniejsze jest zorganizowanie pracy w pierwszym etapie. Drugi etap, kiedy zaczynamy pierwsze treningi, czyli ten okres przygotowawczy, jest zbudowanie pewnego systemu pracy, pewnej jakości pracy, zapoznanie zawodników z pewną ideą trenera, jak będą wyglądały treningi, czego oczekujemy od siebie wzajemnie, jakie są cele zespołu. Oczywiście to wszystko jest stopniowo, natomiast na pierwszy etap na pewno poznanie ludzi, bo to jest istotnie ważne, aby zbudować pewne relacje na linii trener-zawodnicy, trener-sztab, trener pozostali pracownicy w klubie, prezesi, sponsorzy, działacze. To jest ogromnie istotne. Im bardziej człowiek zna drugiego człowieka, jest łatwiej o współpracę, więc to jest bardzo ważne i niektóre takie składniki są wręcz kluczowe do tego, co się wydarzy w tej drugiej części sezonu, czy w najważniejszej części sezonu. Sezon składa się z wielu etapów i są momenty lepsze, są momenty trudniejsze i najważniejszą rzeczą jest umieć zareagować na trudniejsze momenty. Kiedy jest łatwo, też oczywiście musimy umieć reagować na różne sytuacje, ale reakcja na trudne momenty jest tak naprawdę kluczem do tego, co się wydarzy i jak będzie oceniany zespół przez pryzmat danego sezonu. Nigdy nie jest tak, że wszystko jest płynnie, nigdy nie jest tak, że wszystko jest idealne i między innymi naszą rolą jest właśnie umieć znajdywać czy wynajdywać sytuacje, które w pewnym momencie wpływają na jakość treningu, na jakość gry, na zachowanie się zawodników, na całą atmosferę panującą w klubie. Więc tutaj trener jest też i musi być i kolegą, i trenerem, i psychologiem. Tych ról jest bardzo dużo, które trener musi spełnić. Natomiast z perspektywy sezonu, który uważam za dobry sezon, umiarkowanie dobry, bo to nigdy nie jest tak, że nie mogło być lepiej, ale uważam, że oczekiwania, jakie były dla nas przed sezonem, nasze oczekiwania, jakie były przed sezonem, a jak wyglądał sezon i jak zakończyliśmy ten sezon, na pewno zakończyliśmy go umiarkowanie dobrze. Mam nadzieję, że dużo ludzi, kibiców, sponsorów było z tego sezonu w większości zadowoleni, bo to jest ogromnie ważne na to, co się wydarzy w przyszłości. Tak. Myślę, że powtórzę tutaj, że jestem umiarkowanie zadowolony. Uważam, że udało nam się zbudować ciekawy zespół, fajny zespół. W momencie, kiedy budowaliśmy tą drużynę, ten rynek transferowy naprawdę był już bardzo mocno ograniczony, więc do zawodników, którzy awansowali z pierwszej ligi dołączyło kilku już doświadczonych zawodników. Taki troszeczkę stworzyliśmy miks zawodników doświadczonych i młodzieży, która fajnie eksplodowała tą energią w trakcie rozgrywek. Także naprawdę nie mam prawa być niezadowolony jako trener, bo tak jak mówię, kluczem było utrzymanie zespołu w plus lidze, a utrzymanie dawało 13 miejsce. Jesteśmy kilka lokat wyżej, walczyliśmy naprawdę z zespołami zdecydowanie mocniejszymi od nas. Pokazaliśmy w wielu spotkaniach naprawdę fajną, ciekawą siatkówkę, ale przede wszystkim cieszę się z jednego czynnika, którym był określany nasz zespół, że był to zespół walczący i to jest ogromna satysfakcja dla każdego trenera. Na pewno było kilka spotkań, w których nie potrafiliśmy dobrze zareagować. To były spotkania na pewno z Lubinem, w których nie zdobyliśmy ani jednego punktu. Oczywiście
to nie jest jakaś może forma tłumaczenia, ale mieliśmy też moment taki, gdzie rozgrywaliśmy spotkania, nie będąc w pełnym składzie, gdzie Kevin Klinkenberg wyjeżdżał na zgrupowania. Musimy wiedzieć, że ten początek sezonu był też dla nas trudny z perspektywy takiej, że oczekiwaliśmy na ten polski certyfikat Nicoli, więc byliśmy ograniczeni też w doborze zawodników ze względu na limit obcokrajowców. W perspektywie tego sezonu liczyliśmy, że to będzie zdecydowanie wcześniej i tak mieliśmy informację, że ten certyfikat będzie dużo wcześniej, więc troszeczkę byliśmy ograniczeni na początku sezonu, ale generalnie, tak jak mówię, ten początek sezonu nie był w naszym wykonaniu zły. Nie było naprawdę dużo spotkań. Myślę, że poza tymi dwoma spotkaniami, które wymieniłem w sensie takim troszeczkę negatywnym, moglibyśmy skoncentrować się bardziej na pojedynczych setach, ale tych setów było bardzo niewiele. Jeśli chodzi o spotkania takie, które zapadły pamięć, pozytywne spotkania, było ich tak dużo, że trudno mi w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, które było najistotniejsze. Na pewno istotne było pierwsze nasze zwycięstwo w Rzeszowie, które dało ogromnie dużo spokoju w głowie, wiary w to, co chłopaki pracują w trening, wiary w to, że potrafią grać nawet z takimi zespołami, wiary w to, że to będzie dla nas naprawdę niezły sezon. Były mecze... Nie oszukujmy się, na swój sposób również symboliczne. No tak, po części tak, no szczególnie dla mnie. Ja tego nie ukrywam, aczkolwiek ja do takich spotkań podchodziłem, starałem się podchodzić jak do każdego innego. I taka też była moja filozofia, aby każde spotkanie traktować tak samo, bez względu na jakość przeciwnika. Na pewno mecze, gdzie, ponieważ rozegraliśmy wiele tiebreaków, wiele spotkań i do pewnego momentu wszystkie tiebreaki były zwycięskie, więc te mecze, w których wygrywaliśmy 3-2 po ciężkich walkach, czy w Radomiu, czy nawet tutaj przegrywając 2-0 z Gdańskiem, to było ogromnie istotne z punktu psychologicznego, z punktu właśnie zwycięstw, gdzie były trudne momenty. Wygrane spotkania po naprawdę trudnych momentach dają duży komfort. I zawodnikom, i trenerom. Z tej perspektywy na pewno pracuje się później łatwiej. Na pewno spotkanie z Krąbełchatów było bardzo ważne, nie tylko już nawet dla nas, ale dla miasta, dla kibiców, dla sponsorów. Pokonać wielokrotnego mistrza Polski to była fajna sprawa, więc tych spotkań było dużo. Mieliśmy naprawdę kilka takich spotkań, w których ponieśliśmy porażkę, ale były... wyizolować z tych spotkań poszczególne sety, te zwycięskie sety, gdzie odrabialiśmy duże straty, to pokazało, że zespół zbudował dużą taką pewność siebie, spokój w grze i myślę, że z tej perspektywy ta ocena jak najbardziej powinna być pozytywna. Bardzo dobrze. Uważam, że jak na pierwszy sezon i tutaj mogę powiedzieć, że nie oczekiwałem wręcz, że ta hala będzie w komplecie wypełniona w większości spotkań. Moje zapytanie przed sezonem do Wojtka Winnika było, czy będziemy w stanie w połowie tą salę zapewnić. Wojtek był dużo większym optymistą ode mnie. Więc miał w tym rację na pewno. Okazało się, że były pełne hale, świetny doping, świetna atmosfera. Zresztą z tego, co ostatnio jakiś dziennikarz mi powiedział, no to byliśmy, jesteśmy na trzecim miejscu pod względem ilości frekwencji, ilości widzów, więc to też pokazuje, jakie jest zainteresowanie, jaki tu jest głód siatkówki, jak fajnie ludzie tym żyją. Sprawa jest jasna, ta przyszłość już jest wyjaśniona. Na pewno na następny sezon będę pracował w Suwałkach. Obliguje mnie do tego kontrakt i potwierdziłem to zarówno prezesowi, jak i sponsorom, więc tutaj sprawa jest bardzo jasna. Obraz zespołu w głowach trenerów bardzo szybko się pojawia i zespoły już praktycznie od stycznia myślą o perspektywie kolejnego sezonu. Oczywiście inaczej to będzie wyglądało w Rzeszowie, w Bełchatowie, inaczej to będzie wyglądało w Suwałkach czy w innych zespołach. Natomiast oczywiście plan mamy. Moje doświadczenie podpowiada mi, że ten plan i tak się kilkakrotnie zmieni, więc
na pewno bardzo ważną rolą jest, aby stworzyć sobie pewnego rodzaju opcje, jakie mogą wynikać, jeśli chodzi o dobory personalne zawodników. Dlatego, że no jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, czy dany zawodnik będzie w jednym klubie, czy w drugim. No a obecnie dodatkowa sytuacja, która panuje z wirusem, nie pomaga w takich decyzjach, czy nie ułatwia, powiedzmy, spraw związanych z transferami ze względu na pewnego rodzaju niepewność. Natomiast mamy podstawę do tego, aby budować na pewno nie słabszy zespół, więc a myślę, że z perspektywy może wyglądać jako zespół, który gdzieś tam będzie ten schodek wyżej. Oczywiście mamy kilku zawodników, którzy potwierdzili kontrakty, mamy kilku zawodników, którzy już byli na kontraktach, więc no, mamy plan, ale tak jak mówię, na to jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Na pewno będą zmiany w zespole, bo no tego nie unikniemy, ale mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że uda nam się stworzyć zespół podobny pod względem, może nie tyle, bo charakterystyka zespołu może być troszeczkę inna, ale zespół, który będzie tak samo walczył w trudnych momentach i ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, ci sponsorzy, bez względu na to, czy spotkanie będzie zwycięskie, bardziej byśmy chcieli, żeby były zwycięskie, ale nawet jeśli przydarzą się porażki, to wyjdą w poczuciu takim, że ten zespół pokazał 100% swoich możliwości, że walczył od pierwszej do ostatniej piłki, bo to jest tak naprawdę kluczowe. Jeśli zespół to pokazuje, to czasami takie porażki możemy zaakceptować. Głęboko wierzymy, że jesteśmy w stanie do ilości zwycięstw, które odnieśliśmy w tym sezonie, znowu dołożyć jedno, dwa, trzy, a może więcej w kolejnym sezonie. Ale co się wydarzy, to jest jedna wielka niewiadoma. Także czas nam pokaże, jak to będzie wyglądało w kolejnym sezonie. Pracujemy nad budową składu, więc sytuacja nam nie pozwala zbytnio trenować, sytuacja nam nie pozwala zbytnio wychodzić z domów. Zobaczymy, co się w najbliższej przyszłości wydarzy. No, mówię, ja jestem zaangażowany na pewno z prezesem w budowę składu na przyszły sezon. Natomiast no, czekamy przede wszystkim na rozwój obecnej sytuacji w kraju i tak naprawdę na świecie. Jeśli chodzi o takie sprawy prywatne, to nie jesteśmy w stanie nic zaplanować. Zalecenie jest jedno, aby wyizolować się od społeczeństwa, aby przejść ten trudny czas, a głęboko wierzę, że przyjdzie moment taki, gdzie wrócimy do rozgrywek. Jeśli będziemy znali termin rozgrywek, bo na ten moment ten termin nie jest znany, wiem, że plany są takie, aby ta liga była wcześniej niż w tym sezonie, więc może to być tak, że jeśli zgodnie z planem, z tymi planami, które były wcześniej robione przez Plus Ligę, mówię tutaj o terminarzu, być może już w lipcu trzeba będzie rozpocząć treningi, więc tego czasu tak naprawdę nie będzie dużo. Zawodnicy na pewno muszą pracować nad swoją dalej formą fizyczną, aby przygotowywać się do tego, aby kolejny sezon rozpocząć już z wyższego pułapu. Bo to jest tak naprawdę istotne do tego, co się wydarzy w sezonie. Przede wszystkim wrócę do atmosfery, bo należą się wielkie brawa i podziękowania kibicom, sponsorom za stworzenie warunków, bo to oni stwarzają warunki do tego, abyśmy mogli tutaj pracować i dawać tą satysfakcję wszystkim kibicom. No kibicom za atmosferę, za to pozytywne nastawienie, bo Andrzejowi za ten komentarz, bo proszę mi wierzyć, ja też troszeczkę już doświadczenia w tym mam i atmosfera jest ogromnie ważna. To pozytywne nastawienie, ten cały czas doping przekłada się na reakcję zawodników na boisku, ale nas także i trenerów na ławce rezerwowej, więc wielkie podziękowania dla kibiców i ogromny szacunek. Bo tak jak mówię, przed sezonem nie zakładałem tego aż tak pozytywnych barwach, ale dali kibice nam ogromnie duże radości i myślę, że nawet te kontrakty, które zawodnicy już tam przedłużają czy podpisują, to ci kibice, ta atmosfera, ta hala nowa, to środowisko ma ogromny na to wpływ, bo między innymi
na moją decyzję o pozostaniu ci ludzie właśnie mieli wpływ. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.